wszystkich na spotkaniu, którego dzisiejszym tematem jest powołanie na krawędzi przepaści, czyli 7 zborów z Księgi Objawienia. Mam nadzieję, że ten temat Was zainteresuje. Dzisiejszy temat jest spowodowany tym, że po wyjściu od Świadków Jehowy wiele osób pyta, co dalej. I o dziwo, bo my się nie zajmujemy dzisiaj akurat tematem, co dalej, ale pewnym argumentem, który wykorzystują zwolennicy przechwycenia Świadków Jehowy do różnych organizacji. I ja się spotkałem z takim argumentem, że to, co pisze w Księdze Objawienia do 7 zborów, pokazuje, iż te zbory były bardzo różne, tak jak niektóre religie są różne dzisiaj, a mimo to były akceptowane przez Chrystusa. I to rzekomo ma być dowód na to, że jest pewna grupa religii, które są wszystkie prawdziwe, różnią się tylko szczegółami nieistotnymi i Świadek Jehowy może sobie wybrać, którą chce. Dosłownie takie przemówienie słuchałem, w którym tak mówiono, że no jedni wprawdzie tam obrzezają, ale to bez znaczenia, mówi, inni sobotę czczą, też bez znaczenia, czy czcisz, czy nie czcisz. To są takie różnice, że jedni czczą, inni nie czczą czegoś, ale to nieważne, bo wszyscy oni służą temu samemu Bogu i temu samemu Chrystusowi. No więc pytanie brzmi, czy rzeczywiście, bo rzeczywiście te 7 zborów różniło się między sobą, ale czy rzeczywiście w Księdze Objawienia znajdujemy pochwałę tej różnicy, czy rzeczywiście znajdujemy tam pochwałę tego, że różnią się, a mimo to mogą być prawdziwymi czcicielami Boga i prawdziwymi niewolnikami i sługami naszego Pana Jeszu Pomazańca? Otóż okazuje się, że nie. I właśnie to chciałem dzisiaj omówić. Omówimy sobie wersety z 2-3 rozdziału Księgi Objawienia, czyli te, które są skierowane do tych 7 zborów i zobaczymy, że wszystkie te, prawie wszystkie te zbory znalazły się na skraju przepaści, dlatego taki jest tytuł dzisiaj, na skraju przepaści i odrzucenia. Dano im szansę, ale pod pewnymi warunkami. Przejdźmy więc do pierwszego zboru. Znany temat, cośmy niedawno omawiali, Efezjan. Czyli zwiastunowi powołanych w Efezie. Jeszcze na wstępie powiem tak, bo zauważycie, to jest przekład, ja używam przekład tysiąclecia, ale jak wiecie, znacie moje poglądy, bardzo nie lubię, jak są źle przetłumaczone, na przykład nie ma potrzeby mówić aniołowie, można mówić zwiastunowie. Nie ma potrzeby mówić kościół czy zbór, ja używam powołanych. Czasami może być społeczność powołanych lub grupa powołanych, bo generalnie o to chodzi, to słowo to znaczy. Znaczy społeczność powołanych albo grupę powołanych, stąd słowo zbór. Zbór po prostu to jest zbiorowisko, od zbioru. Nie ma to jakiegoś innego znaczenia. I dlatego to jest, będę stosować dzisiaj przykład tysiąclecia z tym, że tam gdzie zamiast aniołowie, tam będą zwiastunowie, zamiast kościół to będą powołani. Oczywiście zamiast tego przekręconego Jezus to będzie poprawnie Jeszu. No i czasami zamiast Chrystus pomazaniec, ale nie zawsze, bo ja też używam słowa Chrystus. No więc wróćmy do Objawienia, 2 rozdział od 1 do 3. Zwiastunowi powołanych w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma w prawej ręce 7 gwiazd, ten, który się przechadza wśród 7 złotych świeczników. Znam twoje czyny, trud i twoją wytrwałość i to, że złych nie możesz znieść i że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie posłańcami, a nimi nie są, i żeś ich znalazł kłamcami. Ty masz wytrwałość i zniosłeś cierpienie dla imienia mego niezmordowany. No ciekawa rzecz w ogóle tutaj jest taka, że pochwała jest dla tego zboru. Za co? Za to, że nie lubi oszustów. Nie może ich znieść. Nie? Co jest dość ciekawe, bo pochwała za brak miłości jakby do tych osób jest tutaj. Ale też druga końcowa myśl, ty masz wytrwałość, zniosłeś cierpienie dla imienia mego. Ja będę kładł oczywiście nacisk zawsze na imię, bo zobaczycie, będę przez te kładzie nacisku, zobaczycie jak często to się powtarza. A my czytając Pismo Święte, jak gdyby to omijamy, jakby nie zwracamy na to uwagę. A imię naszego Pana jest bardzo ważne. I tutaj Efes jest pochwalony za to, że zniósł cierpienia dla imienia Pana. I przejdźmy dalej,
Księga Objawienia, 2 rozdział, wersety 4-5. Ale mam przeciw Tobie to, że odstąpiłeś od Twojej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i nawróć się i pierwsze czyny podejmij. Jeśli zaś nie, przyjdę do Ciebie i ruszę świecznik Twój z jego miejsca, jeśli się nie nawrócisz. Tak, zobaczcie, więc nie ma tutaj absolutnie pochwały, że tak powiem, tolerancji dla odchylenia tego zboru. Coś tam jest złego, Właściwie to brak dobrych uczynków. Oni stracili ten zapał, jaki mieli na początku. I ten brak tych dobrych uczynków okazuje się być problemem. Problemem do tego stopnia, że Chrystus może ich odrzucić. Bo wiara bez uczynków martwa jest. Mimo że wcześniej wykazali się wspaniałą postawą, mówiliśmy o niej, tam znosili te księgi, palili je, poświęcali się, coś wspaniałego, było przykład dla wszystkich, to potem gdzieś tą pierwszą miłość zagubili. I to już jest podstawa, brak dobrych uczynków. Przy okazji jest to też argument przeciwko tym, którzy twierdzą, że uczynki się nie liczą, bo raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Z łaski jesteśmy zbawieni, nie z dobrych uczynków. Dzisiaj się przekonamy, że to nie jest prawda. Owszem, łaski jesteśmy zbawieni, ale jest pewien warunek. Musimy mieć też uczynki wiary. I tu się przekonamy, że tak jest. To taki przykład wam podam z tym uczynkami i z tą wiarą, bo jedno drugiego nie wyklucza, że jesteśmy z łaski zbawieni. Ktoś może powiedzieć w swojej dobroci, dam ci 100 litrów paliwa pod warunkiem, że masz samochód. On nie daje ci za samochód, w zamian za samochód. Czyli my nie zostajemy zbawieni za uczynki, ale pod warunkiem, że te uczynki mamy. Tak samo ktoś nie daje nam paliwo za samochód, ale pod warunkiem, że mamy samochód, no bo jeśli go nie mamy, to nie ma po co nam dawać paliwa. I tak jest właśnie w tym przypadku. Trzeba spełniać ten warunek, trzeba mieć te szlachetne uczynki, te, które naśladują Chrystusa, bo one się wiążą z kroczeniem Jego śladami, no i potwierdzają naszą wiarę, bo wiara bez uczynków martwa jest. Choć nie za uczynki jesteśmy zbawieni, to jednak one są warunkiem zbawienia. Jak więc widzimy, to Efezjanie byli zagrożeni. Chrystus nie tolerował ich braku uczynków, wręcz przeciwnie, powiedział, że ich świecznik zostanie ruszony, czyli ich zbór jak gdyby przestawiony, poruszony. Objawienie 2 rozdział od 6 i 7. Ale masz to, że nienawidzisz czynów Nikolaitów, których to czynów i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do powołanych. Zwycięzcy dam spożywać owoc z drzewa życia, które jest w raju Boga. I tu znowu, zobaczcie, pochwała za to, że nienawidzą. To jest ciekawe dosyć, prawda? Ja oczywiście zawsze będę zachęcał do tego, żeby miłować, a nie nienawidzić, ale tu jest taki szczegół, na który trzeba zwrócić uwagę. Nienawidzą czynów, czyli uczynków, a nie ludzi. I to jest właśnie postawa naśladowców Chrystusa. My nienawidzimy zła, ale nie ludzi. Nawet jeżeli ci ludzie to zło czynią, bo oni mogą się nawrócić. Oni mają szansę. I liczymy na to, Chrystus za nich oddał swoje życie. Ale ich czynów nienawidzimy, złych czynów. Tak, to przykład skrajny dla wielu osób. Nie żywimy nienawiści do ludzi o orientacji homoseksualnej. Natomiast nienawidzimy homoseksualizmu. I to trzeba rozgraniczyć. Natomiast dzisiejsze społeczeństwo żąda od nas, żebyśmy okazali im tolerancję. Czyli no, my tolerujemy ludzi. Ludzi tolerujemy, mało tego, my kochamy ludzi. Ale my nienawidzimy ich sposobu życia, a konkretnie tych uczynków, które wiążą się z tym złem. I tutaj również Efezjanie są pochwaleni za to, że nienawidzą czynów Nikolaitów, których to czynów, jak się okazuje, Chrystus też nienawidzi. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do powołanych, zwycięzcy dam spożywać owoc drzewa życia, które jest w raju Boga. I przejdźmy do kolejnego slajdu i wersetu z 2 rozdziału Księgi Objawienia, werset 8-11. Zwiastunowi powołanych w Smyrnie, a więc kolejny grupa powołanych, napisz, to mówi pierwszy i ostatni, który był martwy, a ożył.
Znam twój ucisk i ubóstwo, ale ty jesteś bogaty i obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Judejczykami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana. Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Oto oszczerca ma niektórych spośród was wtrącić do strażnicy, abyście próbie zostali poddani, a znosić będziecie ucisk przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi duch do powołanych. Zwycięzcy, śmierć druga na pewno nie wyrządzi szkody. No dla naśladowców pomazańca w Smyrnie wiadomość jest troszeczkę mniej smutna, gdyż jest zapowiedziane, że będą przechodzić cierpienia. I nie jest obiecane, że przeżyją. Wręcz przeciwnie, jest powiedziane, kto wytrwa do końca, ten zbawiony będzie. I jest obietnica, żeby się nie martwili, bo druga śmierć nie wyrządzi im szkoda. Pamiętamy, że nasz Pan powiedział, nie bójcie się tych, co mogą ciało zabić, ale tych, co mogą ciało i duszę wrzucić do Gehenny, czyli właśnie to jest ta druga śmierć, o której też Księga Objawienia później mówi, w później końcowych rozdziałach. Jeszcze bym zwrócił uwagę na to, co pogrubiłem. Był martwy, a ożył. Jest to argument przeciwko zwolennikom Trójcy. Wiesz, oni twierdzą, że nie do końca Chrystus był martwy, gdyż gdyby do końca był martwy, to musiałby umrzeć Bóg. Więc twierdzą, że w ciele umarł, ale w duchu nie. No to jest oczywiście zaprzeczeniem tego, co Chrystus mówi sam o sobie, nie? Który był martwy i ożył. Słowo Boże należy traktować, gdzie się da, oczywiście dosłownie, gdzie nie ma sprzeczności z innym fragmentem lub coś nie wskazuje, że jest niedosłowne. W tym przypadku Chrystus się przedstawia. Wprawdzie wcześniej mówił w Księdze Objawienia, że przedstawi przyszłość za pomocą znaków w tej księdze, ale akurat tu nie mówi o przyszłości, tylko mówi sam o sobie. Nawet o przeszłości w pewnym sensie mówi. Teraz Objawienie, drugi rozdział, 12-13 werset. Zwiastunowi powołanych w Pergamie, a więc kolejna grupa, napisz to. Znaczy, to mówi ten, który ma miecz obosieczny, ostry. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, a trzymasz się mego imienia i wiary mojej się nie zaparłeś, nawet we dni Antypasa, wiernego świadka mojego, który został zabity u was, tam, gdzie mieszka szatan. A więc zaczyna się również od pochwały tych powołanych, tego zgromadzenia, tej społeczności powołanych. I trzymaś się mego imienia. Tu jest mowa też o prześladowaniach. I zobaczcie, po raz kolejny pochwała dla trzymania się. Nie mówi, jesteś mi wierny, ale trzymasz się mego imienia, co wskazuje na to, że to imię odgrywa jakąś rolę i jest jakiś problem z tym imieniem. Co zresztą też zgadza się z innymi miejscami i także listami Jana, ale to jeszcze na innych spotkaniach być może. Przejdźmy więc teraz do jakiegoś problemu, jaki ma Pergamon. Ale mam nieco przeciw tobie, bo masz tam takich, co się trzymają nauki Balama, który pouczył Balaka, jak podsunąć synom Izraela sposobność do grzechu przez spożycie ofiar i rozpustę. Tak i ty także masz takich, co się trzymają podobnie nauki Nikolaitów. Tak więc zobaczcie, kolejny przykład. To nieprawda, że ten zbór był tolerowany, mimo że był inny. Właśnie, że nie. Jest potępiony za to, że toleruje, że ma w swoim gronie pewne osoby. Także to nie jest powód do pochwały i to nie jest tak, że można być jakąś inną religią, różnić się i mieć inne poglądy, a mimo to mieć uznanie. Nie. I teraz tak, Chrystus nawołuje, nawróć się zatem. Jeśli zaś nie, przyjdę do ciebie niebawem i będę z nimi walczył mieczem moich ust. Kto ma uszy, niech posłyszy, co mówi duch do powołanych. Zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamyk, a na kamyku wypisane imię nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, kto otrzymuje. A więc zobaczcie, nie ma żadnej tolerancji dla odchylenia w tym zborze. Nawróć się zatem, jeśli zaś nie, przyjdę do ciebie niebawem i będę z nimi walczył. Ale oczywiście nie potępi całego zboru, bo źli są tylko nieliczni. To jest także oni, z nimi będzie walczył, ich ukaże po prostu. Także widzimy z tym, że oni są tutaj potępieni za to, że w ogóle ich tolerują. Tak być nie może. Nie ma tolerancji dla odchyleń, od prawdy.
Tolerancja w tym przypadku jest pojęciem złym. Objawienie 2, rozdział 18-19 werset. Zwiastunowi powołanych w Tiatyrze napisz: to mówi Syn Boga, ten, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do drogocennego metalu. Znam twoje czyny, miłość, wiarę, posługę i twoją wytrwałość. I czyny twoje ostatnie liczniejsze od pierwszych. A więc pochwała wspaniała, można powiedzieć. Wymieniono wręcz to, co powinniśmy przejawiać. Zobaczcie, czyny, czyli uczynki tu są też wymienione jako coś pożytecznego. Ale, dalej czytamy, mam przeciw tobie to, że pozwalasz działać niewieście Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, a naucza i zwodzi moje sługi rozpustą i jedzeniem ofiar. Dałem jej czas, by się mogła nawrócić, a ona nie chce się odwrócić od swojej rozpusty. Oto rzucam ją na łoże boleści, a tych, co z nią cudzołożą, wielkie utrapienie, jeśli od czynów jej się nie odwrócą i dzieci porażę śmiercią. A wszyscy powołani poznają, że ja jestem ten, co przenika nerki i serce i dam każdemu z was według waszych czynów. A więc znowu, nie ma tolerancji. Nieprawdą jest, że odmienność tego zboru jest tolerowana. Nie jest tolerowana. Jest wyraźnie powiedziane, że będzie ukarana. I każdy w tym zborze, kto by przyczynił się, poparł tą osobę, będzie ukarany. Każdemu z was według waszych czynów. Tak więc nie ma tolerancji dla odchyłu od prawdy. Nie ma różnych religii prawdziwych. Objawienie, 2 rozdział, werset 24-29. Wam zaś pozostałym w Tiatyrze mówię, wszystkim, co tej nauki nie mają, tym, co jak mówią, nie poznali głębin szatana. Nie nakładam na was nowego brzemienia, to jednak co macie, zatrzymajcie, aż przyjdą. A zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże, do końca dam władzę nad poganami. A rózgą żelazną będzie ich pas, jak naczynie gliniane, będą rozbici. Jak i ja to wziąłem od mojego ojca i dam mu gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niech posłyszy, co mówi duch do powołanych. A więc nagrodę dostaną członkowie społeczności w Tiatyrze pod warunkiem, ci pozostali, ci, co nie mieli nic wspólnego z tamtą Jezebel, pod warunkiem, że zachowają to, co mają w tej chwili. Czyli jeżeli odstąpią od tego, to utracą również łaskę w oczach naszego Pana. Bo nie ma żadnej tolerancji dla zła i nieprawdy. I teraz dalej powołani w Tiatyrze, a właściwie to już w Sardes, u góry pomyłka jest. Zwiastunowi powołanych w Sardes napisz: to mówi ten, co ma 7 duchów Boga i 7 gwiazd. Znam twoje czyny. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć, bo nie znalazłem twych czynów doskonałymi wobec mego Boga. Pamiętaj więc, jak wziąłeś i usłyszałeś, szczerz tego i nawróć się. Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę jak złodziej i nie poznasz, o której godzinie przyjdę do ciebie. A więc znowu nie ma tolerancji. Musi się ten, członkowie tego zboru muszą się nawrócić. Muszą zachować czujność. Być widocznie ją stracili. Bo jeśli nie, to Pan przyjdzie jak nagle. Czyli to już brzmi groźnie dosyć. Jesteśmy więc w trzecim rozdziale Księgi Objawienia. Werset od 4 do 6. Lecz w Sardes masz kilka osób, co swoich szat nie splamiły. Będą chodzić ze mną w bieli, bo są godni. Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca i z księgi życia imienia jego nie wymarzę. I wyznam imię jego przed moim ojcem i jego zwiastunami. Kto ma uszy, niech posłyszy, co mówi duch do powołanych. Proszę, cały zbór właściwie zasługuje na naganę, ale Chrystus nie przeoczył, że kilka osób jest całkowicie wolnych, zobaczcie, od skażenia. Co znaczy, że te zbory, które skupiały wierzących w Chrystusa, nie miały wcale takich totalitarnych nakazów, że wszyscy muszą w to samo wierzyć. Bo dzisiaj, jeżeli są organizacje religijne, to one nie tolerują odmienności.
przeważnie tolerują. I tak długo będą pracować nad danym człowiekiem, aż będzie dostosuje się do nich, będzie to samo mówił. Tymczasem wtedy, jak widać, kilka osób zachowało czystość, nie dało się skazić fałszem. I kolejne, od 7 do 9 wersety 3 rozdziału Księgi Objawienia, czytamy. Zwiastunowi powołanych w Filadelfii napisz, to mówi święty, prawdomówny, ten, co ma klucz Dawida, ten, co otwiera, a nikt nie zamknie, i ten, co zamyka, a nikt nie otwiera. Znam twoje czyny. Oto postanowiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć, bo ty, chociaż moc masz znikomą, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mego imienia. Oto ja ci daję ludzi synagogi szatana, pośród tych, którzy mówią o sobie, że są Judejczykami, a nie są nimi, lecz kłamią. Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz przed twymi stopami, a poznają, że ja cię umiłowałem. A więc zobaczcie, znowu są pochwaleni za czyny. Ale nie jest bez znaczenia, jakie uczynki mamy. Wiara się liczy, ale też musimy dbać o nasze uczynki. No i znowu, nie zaparłeś się mego imienia. To jest jedna z części tych uczynków między innymi. I zachowałeś moje słowo. Tak więc znowu, to nie jest tak, że raz uwierzyłem i już teraz mogę na wakacje jechać. I dalej czytamy. Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości, a więc wytrwałość jest ważna, i ja cię zachowam od próby, która ma nadejść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi. Przyjdę niebawem, trzymaj co masz, by nikt twego wieńca nie zabrał. Zwycięzcę uczynię filarem świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz i na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mego, nowego Jeruzalem, co z nieba wstępuje od mego Boga i moje nowe imię. Kto ma uszy, niech posłyszy, co mówi Duch do powołanych. A więc trzymaj co masz, by nikt twego wieńca nie zabrał. Czyli znowu, raz zbawiony, na zawsze zbawiony, tu się nie sprawdza. Jeśli nie będą trzymać tego, co mają, to stracą swoje zbawienie. A druga myśl, którą chciałem tu zwrócić uwagę, to na nim imię Boga mojego. To mówi Syn Boga, który jest w niebie, przekazuje wiadomość Janowi i mówi o swoim Ojcu jako o swoim Bogu. A więc kolejny dowód na to przeciwko Trójcy, której nie ma zresztą w Biblii, a na siłę się zmusza nas do tego, żebyśmy ją zaakceptowali. No i też ciekawa informacja, że również nasz Pan dostanie nowe imię. Ale dopiero wtedy, a nie tak, że dzisiaj możemy sobie ustanowić nowe imiona naszego Pana, każdy inne. I dalej, 14 do 16, 3 rozdziału Księgi Objawienia. Zwiastunowi powołanych w Laodycei napisz to. To mówi Amen, świadek wierny i prawdomówny. Początek stworzenia Bożego. Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust. Niektóre przykłady mówią ten dosłowny interlinearny, mówi wyrzygać. Niezbyt ładne słowo, ale dosadne. I daje do myślenia. I znowu, początek stworzenia Bożego również wskazuje na to, że Chrystus miał jakiś początek. Oczywiście zwolennicy Trójcy będą główkować, kombinować, żeby to jakoś wytłumaczyć, no ale tak się przedstawia sam Pan. Znam twoje czyny, a więc uczynki znowu są istotne. Są podstawą do oceny zboru Laodycei. To nie jest tak, że uczynki nie są istotne. I kolejne wersety. Ty bowiem mówisz, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego mi nie potrzeba, a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości i biedny i ślepy i nagi. Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił i białe szaty, abyś się oblógł, a nie ujawniła się haniebna twa nagość i balsamu do namaszczenia twych oczu, byś widział. Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę, bądź więc gorliwy i nawróć się. A więc widzimy, dostaje rady, żeby się nawrócił, żeby konkretnie pokładał nadzieję nie w tym bogactwie ziemskim, tylko w tym u naszego Pana, żeby u niego nabywał złota.
i nie szczycił się, nie chełpił się tym, że jest bogaty, bo to jest złudne. To jest też pokusa dla nas dzisiaj, gdyż żyjemy w czasach no, wyjątkowego dobrobytu, powiedzmy sobie szczerze. Aż tak ciężko nam nie jest, żeby ludzie z głodu umierali dzisiaj i my też nie musimy aż tak ciężko walczyć, ale żebyśmy też nie zapomnieli się i nie pokładali zbyt dużej ufności w tych gadżetach, jakimi możemy dzisiaj sobie urozmaicić życie. I dalej czytamy. Oto stoję u drzwi i kołaczą. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym ojcem na jego tronie. Kto ma uszy, niech posłyszy, co mówi duch do powołanych. I w ten sposób kończy się, jeśli dobrze pamiętam, właśnie trzeci rozdział i te słowa do zboru. Bardzo ciekawe, jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego. Czyli to wskazuje na to, że powinniśmy być otwarci na naszego Pana. Bo oczywiście nie spodziewamy się dosłownie, że On przyjdzie nam zapuka do drzwi, ale że kiedy nas powoła do swojej służby, to że zareagujemy. Nie odrzucimy Go, nie będziemy faworyzować własnych poglądów, tylko skupimy się na tym, co On nam objawia. Podsumowując, orędzie skierowane do 7 grup powołanych, czyli do 7 zborów, jest ostrzeżeniem i wezwaniem do nawrócenia się, a nie akceptacją ich odmienności. To nie jest potwierdzenie, że można do różnych religii należeć, troszeczkę różniących się od siebie, a wszystkie one będą i tak prowadzić do prawdziwego zbawienia. W ogóle czegoś takiego jak pojęcia religii właściwie nie ma. Są zbory, owszem, czyli grupy powołanych, ale to wynika z faktu, że wszyscy mieli tą samą nadzieję i mieszkali w tej samej miejscowości, więc się spotykali. Już takiej zachęty do spotykania się nie ma, na przykład dworzanin królowej etiopskiej, którego zanurzył Filip. No, po prostu go zanurzył i pojechał sobie. Nikt mu nie mówi, a znajdź tam grupę albo załóż tam grupę, bo bez grupy to nie będzie zbawienia. Nawet w pojedynkę można być zbawionym, ponieważ Duch Święty nie jest zbyt słaby, żeby nie mógł nas odnaleźć. Nie potrzebuje też rządzić nami jakiś człowiek. Jeżeli mamy więź z Panem naszym Jeszu, to On ma nad nami pieczę i ochroni nas i da nam mądrość i zrozumienie. Oczywiście dobrze, jeśli się spotykamy tak jak tutaj i nawzajem się wspieramy, ale to nie jest warunkiem zbawienia. Nie można na tej podstawie głosić, że różne kościoły są uznane w oczach Boga i Chrystusa. Uznaniem cieszą się jednostki w tych zborach, a nie całe zbory, czyli nie całe religie. Dzisiaj również tak jest. Wiemy, że Pan nasz proroczo zapowiedział taki okres, kiedy będą prawdziwi czci Jego czciciele wymieszani z fałszywymi. To jest księga Ewangelii Mateusza, 13 rozdział. Tutaj akurat wziąłem fragment, żeby nie za długi, to 25 werset 28 do 30. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł Jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicą i odszedł. Rzekli Mu słudzy, chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali Go, czy ten chwast? A On im odrzekł, nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nimi pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. I zobaczcie, wyraźny zakaz. O ile wcześniej tworzono zbory, to tutaj, lecz gdy ludzie spali, a więc po nocy, kiedy jak gdyby słudzy Chrystusa stracili kontrolę nad zborami, po tej nocy, kiedy się budzą, patrzą, a tu rośnie chwast. To po tej nocy już nie wolno było im ingerować w pole. Mieli poczekać, mieli nie ruszać tego, czyli nie mieli tworzyć żadnych grup religijnych. To, co było dobre, jak tworzenie zborów wcześniej, już nie było dobre teraz, było wręcz zakazane. Czyli bo ludzie nie mają kwalifikacji, by osądzać innych ludzi, a w tym przypadku trzeba by to zrobić. Takie kwalifikacje mieli apostołowie, czyli ci, którzy byli posłani przez Chrystusa, gdyż oni dysponowali Duchem Świętym. I ten Duch Święty przez nich mógł osądzać wiele rzeczy. Tak więc dopóki oni byli na ziemi, można było tworzyć pewne grupy, czyli zbory tak zwane, i można było z nich wykluczać, czyli wypraszać osoby niepożądane. I tego właśnie wymagano w Księdze Objawienia, to cośmy czytali. Tam wręcz miano pretensje. Chrystus miał pretensje do tych, którzy tolerują odstępców. Dzisiaj już tego nie można powiedzieć. Co to, zobaczcie, podzielimy sobie na takie etapy. Sianie, noc, przebudzenie i żniwo. Bo tak nam przedstawił to
Pan nasz Jeszu, pomazaniec tej przypowieści z Mateusza 13 rozdział. No, sianie, kiedy wtedy właśnie były te zbory, to tak przykładowo wziąłem, to wybrałem tylko dwa wersety, żeby przedstawić ten okres. I czytamy tak w Dziejach Apostolskich 1:8. Ale gdy Duch Święty stąpi na was, czyli to, co mówię, mieli Ducha Świętego, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi. A pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział, 6-9 werset mówi, Paweł pisze, ja siałem, Apolos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga. Wy zaś jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą, bo ten przykład z polem rozwija też na przykładzie tworzenia budowli. Ale widzimy, to jest kontynuacja. Paweł kontynuuje myśl naszego Pana. On nie mówi coś sprzecznego, on nie głosi własnej nauki. On kontynuuje to, co powiedział nasz Pan Jeszu Pomazaniec. Rozwija to i mówi, że ci słudzy, którzy chcieli wyrwać, to są właśnie między innymi ci, tak jak Apolos, jak Paweł i inni, którzy byli nadzorcami w zborach. My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga w tym przypadku. A cały pozostały zbór to jest rola Boża. I teraz ta rola jest na całym świecie i ona cała należy do naszego Pana Jeszu Pomazańca. Wszyscy. Te wszystkie religie chrześcijańskie, jakie są na świecie, wszyscy wyznawcy, którzy w nich są, to jest pomieszana pszenica z konkolem. Tam są być może niewiele, być może jednostki tych, którzy rzeczywiście zasługują na uznanie naszego Pana, bo wiadomo, że jednak chwast zagłusza, chwast jest silniejszy od pszenicy. Ale są. I my mamy zakaz wyrywania ich. Tak więc to było sianie. Taki był okres kiedy wolno było wtedy selekcję robić. I taką selekcję Paweł i inni robili w zborach. Potem nastąpiła noc. O tej nocy wiemy na przykład z 1 Jana 2:18, gdzie jest powiedziane: dzieci, jest już ostatnia godzina. I tak jak słyszeliście, Antychryst, przypominam, że Antychryst to jest zamienienie Chrystusa, podmiana Chrystusa. Czyli podmiana Chrystusa nadchodzi, tak można powiedzieć. Bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów. Stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina. I 2 Tesaloniczan 2:7-8 mówi, albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca. Wówczas ukaże się niegodziwiec, którego Pan Jeszu zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci objawieniem swego przyjścia. A więc zobaczcie, w czasach Jana już się pojawiali, podmiana Chrystusa się pojawiła, no, ale to miało trwać aż do pojawienia się naszego Pana Jeszu. I to jest aż do tego czasu niegodziwiec, czy antychryst, jak go nazwiemy, miał sprawować władzę. Dopiero Pan, gdy się pojawi tchnieniem swojego przyjścia, obróci go w niwecz. Czyli zobaczcie, w tym czasie nie wolno nam ingerować, czyli gromadzić, oddzielać pszenicy od chwastów. I to jest, ale to była ta noc, o której mówi, że będzie ona się działa. W którymś momencie musi nastąpić przebudzenie, bo jednak ci słudzy Pana się zorientują, czyli słudzy Pana muszą się widocznie pojawić, czyli osoby, które będą cieszyć Jego uznaniem. I o przebudzeniu, do przebudzenia mam trzy wersety. Łukasza 18, rozdział 7-8. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? To jest pytanie, na które nie znamy odpowiedzi, ale ono nie twierdzi, że tak będzie, że nie będzie wiary. Ale raczej jest tu silna sugestia, że będzie z tym problem. I dlatego jeśli dzisiaj widzimy, że nie ma wielkiej wiary w imię Jeszu, nie wiemy ile osób uznaje to imię, nie wiemy ile osób wzywa Pana używając tego imienia, czyli nie wiemy, ile osób zna prawdę o Jego imieniu, które zbawia, ale Pan to przewidział. Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? I Łukasza 13, rozdział 23-24 werset pasuje do tego również. Raz ktoś go zapytał, Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich, usiłujcie wejść przez ciasne drzwi,
gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Tam Pan dalej tłumaczy, że będą argumentować potem: Panie, przecież jadłeś z nami, piłeś z nami, na naszych ulicach działałeś. A on powie im: ja was nie znam. Zobaczcie, czyli wielu osób uważać się będzie, że są z bliskiego otoczenia naszego Pana. Pan powie, że ich nie zna. I tak jest dzisiejszym kąkolem. Chrześcijaństwem, które uważa się, że służy Chrystusowi, a Chrystus powie, że ich nie zna w ogóle. I Mateusz 7, rozdział 14, werset. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Tak więc nie spodziewajmy się, że dużo osób będzie znało Chrystusa, będzie znało Go naprawdę, będzie Go czciło. To jest możliwe, ale to raczej będzie niewielka grupa na ziemi. Przynajmniej na to wygląda na dzień dzisiejszy. I tak wychodzi te proroctwa, które były zapowiedziane wyraźnie, że niewiele osób tego dostąpi. A co się stanie w czasie żniwa, bo to jest kolejny etap? Mateusz 24, rozdział 29, werset. Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku, gwiazdy zaczną spadać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. Pośle On swoich zwiastunów z trąbą o głosie potężnym i zgromadzą Jego wybranych ze czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego. Tak więc, no, kiedy Pan przyjdzie i zniszczy już tego niegodziwca, który zwodził ludzi, to jednocześnie zrobi za pomocą aniołów selekcję, o której też mówił w Mateusza 13 rozdział, że to aniołowie, bo wyjaśnił potem swoim uczniom, że to aniołowie są żeńcami. To oni oddzielą kąkol od pszenicy i kąkol dadzą na spalenie. I Mateusza 25 rozdział 31 i 32 werset czytamy. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. I wiemy, że kozły pójdą na zagładę. Łukasza 13, rozdział 28, werset mówi: będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka, Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Tak więc nie będzie litości dla tych, którzy nie trzymali się prawdy. I to dotyczy także tych zborów, które były tak naprawdę w większości przypadków potępione. Tam w niektórych tylko kilka osób zaledwie zasługiwało na uznanie. I teraz podsumowując ich, chcemy sobie zadać pytanie, czego powinniśmy unikać, żeby nie dostąpić zagłady, czyli żeby nie być uznanym za kozłów, żeby nie być osądzonym negatywnie i odtrąconym. Czego powinniśmy unikać? Ja dzisiaj, bo to jest duży temat, można by długo o tym mówić na podstawie różnych ksiąg, ale dzisiaj wyciągnąłem cytaty tylko z tych dwóch rozdziałów Księgi Objawienia, czyli z tych rad, jakie udzielono siedmiu zborom. Czego unikać? No, tam jest taki cytat: odstąpiłeś od Twojej pierwotnej miłości, a więc nie powinniśmy utracić gorliwości dla naszego Pana i powinniśmy trwać w dobrych uczynkach, bo to jest z tym związane. Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Jeden ze zborów dostał taką radę. Czyli, no bo wiemy, że strach jest też potępiony. Tchórze mają znaleźć się w jeziorze ognia, czyli mają być zniszczeni. Mamy być gotowi nawet na poniesienie śmierci. Bo tu ten zbór dostał pocieszenie, żeby się nie martwić, bo druga śmierć nad nimi nie ma mocy. I kolejny, takich, co się trzymają podobnie nauki Nikolaitów. Czyli w ogóle, bo tam jest potępione, w ogóle są różne odstępstwa od prawdy. Nie ma tolerancji dla odstępstw. Owszem, można nie wszystko rozumieć, nie w pełni rozumieć wolę naszego Pana, ale odstępstw od Słowa Bożego być nie może, bo Słowo Boże jest prawdą. Ono jest zapisane w Biblii. Jeżeli ktoś coś głosi, czego w Biblii nie ma, to jest to odstępstwo. To jest to jakaś nauka, coś w stylu nauki Nikolaitów. Podobnie nauki Nikolaitów, nie? Czyli uczy się czegoś, czego nie ma w Piśmie Świętym. I tak jest, to jest choćby z Trójcą tak jest. Tak jest z wieloma innymi rzeczami, których się uczy, jak na przykład, że uczynki są niepotrzebne.
Dalej, naucza, zwodzi moje sługi rozpustą i jedzeniem ofiar. No to znowu jest właśnie błędne rozumienie Słowa Bożego, albo przekręcanie, albo usprawiedliwianie zła. Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę jak złodziej. Czyli musimy czuwać. To jest też coś, co Pan nasz Jeszu, będąc na ziemi, ciągle powtarzał. Żeby czuwajcie, to jest bardzo ważne. Stale się módlcie. Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy to się stanie. Czego jeszcze musimy unikać? Być nijakim. Ani zimny, ani gorący, czyli taki letni, nieprzyjemny dla ust. Ani, jak to mówią niektórzy, orzeźwiająco zimny, ani rozgrzewająco gorący. Nijakim. Nijacy w wierze nie podobają się Bogu i Jego Synowi. Nijacy w wierze to mogą być tak zwani wierzący, a nie praktykujący. Co w praktyce oznacza, że niby wierzy, deklaruje wiarę w Chrystusa, ale to w żaden sposób nie wpływa na jego życie. I czego jeszcze unikać? Jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego mi nie potrzeba. Czyli pychy i pokładania ufności w tym, co też nasz Pan nazwał mamoną. Mamona to nie jest pieniądz dosłownie, ale to jest, gdyby na polski przetłumaczyć, pokładanie w czymś nadziei. Coś, co ma nas ratować, coś, co ma być naszą nadzieją, podporą. Ale stało się z biegiem czasu, z powodu tej przypowieści, słowo mamona stała się symbolem pieniądza, stała się synonimem wręcz. Natomiast w rzeczywistości znaczyła po prostu coś, w czym pokładamy nadzieję. To może być coś innego, nie musi być koniecznie mamona, to może być pokładanie nadziei, no, w pieniądzach przeważnie, a niektórzy pokładają nadzieję w medycynie na przykład, niektórzy w nauce pokładają nadzieję, a niektórzy w dobrym zamążpójściu na przykład pokładają nadzieję. To dla nich jest mamona, w zależności od tego, w czym pokładają nadzieję. Albo w swoim sprycie. No tu w tym przypadku akurat potępione, bo pokładają nadzieję w bogactwie. Pysznieniu się, że jestem taki bogaty. No więc czego unikać z tych dwóch rozdziałów wiemy. Natomiast do czego powinniśmy dążyć? Też biorąc tylko fragmenty z tych dwóch rozdziałów, czyli z tych rad danych siedmiu zborom. Otóż dążyć powinniśmy, albo pochwałę, za pochwałę nasługuje. Zniosłeś cierpienie dla mego imienia. To jest pochwała. Chrystus to dostrzegł i docenił. Złych nie może znieść. O, czyli nie lubimy zła. Unikamy zła. Unikamy też tych, co czynią zło. Bądź wierny aż do śmierci. Czyli wierność jest tym, czego potrzebujemy. I wytrwałość. Kolejny cytat. Trzymasz się mego imienia i wiary. No to jest podobne jak pierwszy. Czyny, miłość, wiara, posługa, wytrwałość. Jeden ze zborów dostał taką radę, że Pan dostrzega to u niego, a więc ceni to i my też powinniśmy do tego dążyć. Zobaczcie, czyny, czyli uczynki. Żyjemy zgodnie z naszą wiarą i z tym, co nas nauczył nasz Pan Jeszu Pomazaniec. On nas nauczył miłować innych, my musimy zgodnie z tym żyć. Jeżeli nie żyjemy zgodnie z miłością, której nas nauczył, jeżeli nasze czyny nie potwierdzają tej miłości, tylko ją słownie deklarujemy, ograniczamy się do deklaracji, a nie czynów, to nie przejawiamy prawdziwej miłości. Wiara musi być poparta uczynkami. Posługa, czyli usługiwanie innym. No i wytrwałość. Dalej, trzeba być zwycięzcą, czyli wytrwać do końca. I zobaczcie, tego, co czynów my szczerze do końca, czyli wiernym w czynieniu uczynków dobrych. Uczynki są naprawdę bardzo ważne w służbie dla naszego Pana. Stań się czujnym i umocnij resztę, czyli wzmacnia innych, pomaga innym, to też jest element dobrych uczynków, ale też sam bądź czujny. Nie daj się uśpić, nie daj się zwieść. Nie bądź senny, można by powiedzieć. Dalej, następny zbór jest pochwalony. Zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mego imienia. A więc my również powinniśmy trzymać się wiernie Słowa Bożego, nie dołączać się do tych, którzy kwestionują Słowo Boże i trzymać się imienia naszego Pana, czyli też go nie kwestionować, zaakceptować jego imię. Obyś był zimny albo gorący, a więc bądźmy energiczni. Ciepli, zimni, ale nie byle jacy, nie letni. Kolejne. Bądź więc gorliwy i nawróć się, czyli zawsze korygujmy, czy przypadkiem gdzieś nie schodzimy na manowce i nawracajmy się, ale bądźmy gorliwi, bo gorliwość sprawi, że właśnie będziemy zajęci w służbie dla Pana. I ostatni jeszcze, który wypisałem, co zostało pochwalone. Jeśli kto podsłyszy mój głos,
i drzwi otworzy. Jesteśmy zachęcani na to, żeby się otworzyć na naszego Pana Pomazańca, na Chrystusa. Być może niektórzy z nas dostaną przywilej usługiwania właśnie innym, ale żeby taki przywilej dostać, trzeba do tego przywileju dążyć i nasłuchiwać, wyczekiwać wręcz. I taka postawa, jeśli mamy taką postawę, to czynimy dobrze i zasługujemy na uznanie w oczach naszego Pana. On jest z nas zadowolony, tak jak z tego niewolnika wiernego, roztropnego, o którym mówiliśmy ostatnim razem. I teraz podsumowując, chciałem Wam na koniec dać jeden jeszcze werset, który powinien dać wiele do myślenia. Jestem pewien, że ten werset czytaliście wiele razy, a mimo to go nie znacie. Tak jak mijacie ludzi, niektórych ludzi kilka razy mijacie, czyli można powiedzieć z widzenia znacie, ale ich nie znacie. I ten werset tak samo. Zobaczcie, zastanówcie się nad sensem tego wersetu. On mówi, kto będzie zbawiony między nimi. Weźcie sobie poważnie do serca ten werset. 1 Jana, 5 rozdział, 13 werset. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego. Tak Jan pisze do wiernych. Abyście wiedzieli, że macie życie wieczne.